Witam Cię w kolejnym materiale wideo. Materiał wideo, który w zasadzie stanowi pewnego rodzaju kontynuację wątku związanego z karniworem. Już w ostatnich odcinkach mojej przygody z karniworem informowałem Ciebie, że w pewnym momencie przyszedł taki czas w moim życiu, że mój protokół odżywiania uległ zmianie o tyle, o ile pozbyłem się z jadłospisu produktów typu mięso i podroby, czyli praktycznie rzecz biorąc przestałem jeść mięso. I teraz, jak wygląda moja dieta na chwilę obecną? To raz, bo jest już jakiś czas, kiedy ta dieta się mocno zmieniła. Druga kwestia to kwestia związana z mentalnością i podejściem do odżywiania Twojego organizmu i nawet chciałbym w tym momencie świadomie zerwać z pojęciem dieta. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, bardzo często zauważ, identyfikujemy się z daną dietą na poziomie podświadomym i to staje się częścią naszej tożsamości. Niestety jest to pewnego rodzaju niebezpieczne połączenie, bo wydaje mi się, że w przypadku odżywiania organizmu najważniejsze jest to, aby odpowiadać na potrzeby organizmu, a nie żeby, nie wiem, najważniejszą rzeczą dla mnie w moim odżywianiu i w moim protokole żywieniowym była identyfikacja z jakąś określoną grupą ludzi, czy też określoną grupą na Facebooku, czy określoną grupą twórców na YouTubie, którzy po prostu tworzą, czy w danym określonym kierunku. Więc po pierwsze. Po drugie, chciałbym zwrócić Twoją uwagę i robię to po raz kolejny i będę to robił przez cały czas z szacunku do Ciebie i Twojego organizmu, aby Twoja uważność była ciągle włączona w kwestii potrzeb Twojego organizmu, zwracanie uwagi na pewne rzeczy, co będzie powodowało, że na przykład Twój protokół żywieniowy będzie się zmieniał w trakcie Twojego życia, tak jak się to działo u mnie i tak jak bardzo często eksperymentowałem z różnymi protokołami żywieniowymi, praktycznie odkąd pamiętam, a pamiętam, był to mój chyba 14 rok życia, kiedy zacząłem interesować się dietetyką, sportem. Na początku była to jakaś fascynacja związana ze sportami walki, która fascynacja trwa w zasadzie odkąd miałem 8 lat. Później być może jakieś zachłyśnięcie się kulturystyką i ćwiczeniami fizycznymi. Szczególnie chodzi mi tutaj o ćwiczenia przygotowujące pod sporty walki, gdzie faktycznie sam prowadziłem wielu chociażby amatorów sportów sylwetkowych i sportów walki w kwestii żywienia, gdzie za każdym razem staram się do tego podejść w sposób bardzo mocno indywidualny, zależny od potrzeb Twojego organizmu, zależny od Twojego czucia i to jest w tym wszystkim najważniejsze. I teraz tak, co się w moim jadłospisie zmieniło w momencie, kiedy nie jem mięsa? No, w momencie, kiedy nie jem mięsa, moja dieta mniej więcej koncentruje się wokół tychże produktów. I tak, w pierwszej kolejności, kiedy zrezygnowałem z jedzenia mięsa, a jest to już dłuższy okres czasu, zacząłem suplementować się L-karnityną. I faktycznie L-karnityny przyjmuję. Szczególnie na początku zauważyłem, pojawiła się taka potrzeba uzupełniania L-karnityny. Teraz praktycznie ona minęła. No bo wyeliminowałem ze swojego organizmu coś takiego jak mięso, które było źródłem L-karnityny. Zresztą L-karnityny suplementowałem niezależnie od mięsa, natomiast na początku zauważyłem, że zapotrzebowanie na L-karnitynę u mnie jest nieco większe. Wiązało się to z tym, że przy dłuższym wysiłku po prostu odczuwałem taką być może delikatną słabość mięśniową, która później minęła, ustała i praktycznie rzecz biorąc tego w ogóle nie ma. Drugim suplementem, jaki zacząłem stosować, to była kreatyna, szczególnie na początku, później przestałem, bo zazwyczaj staram się ją stosować w sposób cykliczny, wycofałem, teraz nie czuję, żeby mi było to potrzebne i jest wszystko dobrze. No i teraz, jakie produkty są obecnie w moim protokole żywieniowym? Na pierwszym miejscu wymienię wodę, robię to w sposób świadomy, ponieważ bardzo często zapomina się o tym i sól kłodawska, himalajska jako źródło elektrolitów faktycznie na tą wodę zwracam uwagę. Każdego dnia rano po wstaniu z łóżka, zanim w ogóle piję kawę, a wstaję bardzo wcześnie, pierwszą kawę i zazwyczaj ostatnią piję gdzieś tam w godzinach 10, jeżeli w ogóle piję, bo są dni, kiedy nie potrzebuję kawy.
Więc pierwsza rzecz, nawadniam organizm i to jest, wydaje mi się, do godziny 10 zdarza mi się i w zasadzie zdarza mi się to codziennie, że wypijam tej wody około 2 litrów. Na początku jest to woda z domieszką wody przegotowanej. Ja mam oczywiście określone wymogi odnośnie wody, bo staram się, aby to była odpowiedniej jakości woda, którą produkuję u siebie na miejscu, więc nie stosuję plastików. No i ta woda później jest poddawana pewnym procesom po to, aby ona dobrze na mnie działała. Wiele osób powiedziało, woda jak woda, ja do tego troszeczkę inaczej podchodzę. Więc woda przede wszystkim. W ciągu dnia wydaje mi się, że wychodzi mi tej wody około 4 litrów, szczególnie wtedy, kiedy mam wysiłek fizyczny w dużych ilościach. Na drugim miejscu omega-3 stosuję w formie płynnej. Nie, celowo nie pokazuję marek, bo no cóż, jak pewnie niektórzy z Was wiedzą, nie pokazuję marek w sposób celowy. Do tego omega-3 czasem uzupełniam również w kapsułkach. Mam te suplementy, które stosuję od lat i którym ufam. Jeżeli chodzi o omega-3, czasami zdarza mi się, że stosuję ryby. Oczywiście jest to rzadkość, ale czasami mi się zdarza. Nie wiem, być może pójdzie to dalej i tych ryb nie będę jadł i będę stosował tylko suplementację omega-3, bo przede wszystkim w rybach głównie o to chodzi. Natomiast faktycznie te ryby spożywam. Czasami to jest łosoś, czasami makrela, czasami tuńczyk, czasami śledź, ale to bardzo rzadko. Zdarzyło mi się ostatnio na wyjeździe, gdzie nie było nic innego, nie miałem nic innego przy sobie. Jest, wiesz, żyjemy w takich czasach, kiedy generalnie mamy dostęp do bardzo wielu rzeczy. Czyli omega-3. Natomiast jeżeli chodzi o białko, niezmiennie, ciągle i stale jajka. Jeżeli tych jajek spożyję sobie, dajmy na to, czasami są dni, że spożyję 10, czasami spożyję 20, ale faktycznie jajka towarzyszą mi na co dzień. Staram się, żeby chociażby w momencie, kiedy nie mam kontroli. I to był jeden z powodów, dla którego zrezygnowałem całkowicie z mięsa. Nie mam kontroli nad jakością mięsa, mam kontrolę nad jajkami. Swoimi też, więc automatycznie te jajka są w moim jadłospisie. Co dalej? No, tak jak pewnie widzisz, są warzywa, tak? Tych warzyw może nie ma sporo, ale są moi faworyci. Kalafior, sałaty, seler naciowy, brokuły, to są rzeczy, kapusta. To są rzeczy, które po prostu wiem, że na mnie dobrze działają. Mam te produkty wypróbowane, nie mam wzdęć, nie mam problemów trawiennych, świetnie to na mnie działa i czuję się rewelacyjnie, stosując te grupy warzyw, które faktycznie, z których korzystam. Jeżeli chodzi o węglowodany, niezmiennie owoce jagodowe, maliny, truskawki, borówki. I na przykład około treningowo, jeżeli jest to jakaś tam rozległa jednostka treningowa, zdarza mi się banan, szczególnie po treningu, ładowany razem z sodem, kofeiną i niewielką dawką węglowodanów w postaci fruktozy i glukozy, jako ładowanie węglowodanowe i to jest niezmiennie, ciągle i stale, to się nie zmieniło. Dodatkowo, jeżeli chodzi o źródła tłuszczów, mam rano stosuję na przykład coś takiego jak oczywiście MCT bądź też olej kokosowy i to jest też niezmiennie, aczkolwiek nie są to duże ilości, wydaje mi się, że tłuszczu wyjdzie mi nie więcej niż 150 gramów dziennie, więc nie są to przepotężne ilości, no i przychodzi czas na białko, ewentualnie tłuszcze. No i tu znowu, być może Cię zaskoczę, nie stosuję jakichś przepotężnych ilości tłuszczów. To są zazwyczaj jogurty, serki i serki na przykład grani czy serek twarogowy. Faktycznie tłuszczy nie ma bardzo dużo, bo nie czuję takiej potrzeby. Dodatkowo czasami suplementuję się szczególnie od rana na przykład aminokwasami. Aminokwasy stosuję albo rozgałęzione, albo aminokwasy esencjalne, tak? Czyli aminokwasy egzogenne, bezsmakowe. Nie stosuję, staram się nie stosować smakowych suplementów, ponieważ no, z kilku ważnych względów. I tak jak pewnie zauważyłeś, moja dieta nie jest jakoś mocno, powiedziałbym, zróżnicowana.
Fakt, w przypadku, w momencie kiedy zrezygnowałem z mięsa, tych posiłków potrzebuję nieco więcej, bo potrzebuję ich około 4, gdzie na przykład będąc na karniworze potrzebowałem ich 3, było to absolutnie wystarczające, tutaj jest ich nieco więcej, ktoś by powiedział, że to jest wada, absolutnie nie. Czuję, że to białko się przyswaja, faktycznie, nie wiem, waga w żaden sposób mi nie spadła, być może nawet delikatnie wzrosła, ale tego raczej nie kontroluję, staram się raczej kontrolować jakość, a nie ilość i nie ukrywam, dodatkowo czasami stosuję na przykład izolaty białkowe, bądź też matriksy, które albo samodzielnie sobie sporządzam, albo kupuję. Tutaj mam też kilka zaufanych marek, które dodaję. Dodatkowo jeszcze do jadłospisu czasami dodaję coś takiego jak bataty, ziemniaki i to są rzeczy, które dodaję w okolicach treningowych. I praktycznie rzecz biorąc jest to dla mnie dieta wystarczająca. Jest to już jakiś czas, kiedy tą dietę stosuję. Więc nagrywam wiele rzeczy z opóźnieniem, żeby nie było tak, że powiedzmy, nie wiem, co tydzień wprowadzam jakąś drobną modyfikację i wtedy musiałbym ten filmik prostować. Staram się do tego podejść trochę bardziej odpowiedzialnie, bo wiem, że te informacje mogą mieć jakiś wpływ, chociażby motywacyjny, inspirujący, więc staram się, żeby one były w odpowiedni sposób. I reasumując, zauważ. W mojej diecie jest dużo warzyw, dużo nabiału, jajka, delikatna zawartość ryb. Nie wiem, jak to dalej pójdzie, być może ryby całkowicie wyeliminuję, wtedy będę po prostu suplementował omega-3. Jest tam trochę węglowodanów, które stosuję okołotreningowo. Absolutnie dieta mi sprzyja, czuję się nieco lżejszy. Faktycznie, tak jak kiedyś nagrywałem w przypadku diety karniwora, te stawy, w momencie, kiedy wyeliminowałem na chwilę wiele produktów, jakość pracy moich stawów była lepsza. Teraz stawów nie odczuwam w sposób negatywny. Wszystko, że tak powiem, wróciło do normy. Faktycznie na początku był może taki moment, taka chwila, kiedy czułem, jakby mi czegoś brakowało, ale to jest absolutnie normalne przy każdej zmianie diety. Pamiętaj, że organizm, który jest przyzwyczajony do określonego źródła, może czuć delikatny deficyt. U mnie było to na początku, ale była to decyzja świadoma. Zresztą być może ci, którzy obserwują mnie od jakiegoś tam dłuższego czasu, wiedzą, że o tym, że nie jadłem mięsa przez długi czas, mówiłem, powtarzałem. Zadawaliście mi takie pytania, dlaczego zatem wróciłem do mięsa. U mnie to jest raczej kwestia eksperymentalna, z racji tego, że zajmuję się tym, czym się zajmuję, czyli zajmuję się wydolnością psychofizyczną i pomagam ludziom bardzo często, więc podchodzę do tego o tyle odpowiedzialnie, o ile staram się bardzo wiele rzeczy testować, w pierwszej kolejności na sobie, później dopiero na podopiecznych. W związku z tym, tak jak powiedziałem, filmiki staram się nagrywać z nieco większym opóźnieniem. Czy jest to dieta deficytowa? Staram się dbać o to, aby była duża różnorodność i ta różnorodność faktycznie na moim talerzu gości. Przy 4 posiłkach, przy takiej różnorodności produktów, gdzie oczywiście tych warzyw jest troszkę więcej, ale wybieram te przede wszystkim, które mi bardzo służą. Nie zauważam żadnych negatywnych efektów. Wyniki badań krwi są jak najbardziej w normie. Tak jak bardzo często ludzie, którzy są spoza środowiska low carb, zachodzą w głowę, jak to jest możliwe, że chłop, który je 20 jajek dziennie, ma cholesterol w normie i w bardzo dobrej normie. Tak faktycznie jest. Więc reasumując, chciałbym Ciebie zmotywować i zainspirować do tego, żeby przede wszystkim zwracać uwagę na swój organizm. Jasne, są miejsca, z których możesz czerpać inspiracje, są miejsca, z których możesz czerpać pewne wzorce i schematy, ale w ostateczności zawsze sięgaj do swojego organizmu, do czytania jego potrzeb, do czytania tego, co organizm potrzebuje. Oczywiście badania, wyniki badań krwi są wskazaniem. Tak jak powiedziałem na jednej sesji Q&A, istnieją badania, które dają Ci możliwość badania z tkanek, więc link do tego miejsca, gdzie możesz sobie wykonać między innymi badania z tkanek, zamieszczam pod tym filmikiem i opowiem trochę szerzej o tym na kolejnej sesji Q&A. A cóż, mam nadzieję, że nie odbierasz tego materiału jako, nie wiem, pójście w stronę pod prąd, bo tak jak byłem do tego przyzwyczajony, że ludzie mówili mi,
że w życiu idę pod prąd w momencie, kiedy zacząłem stosować dietę ketogeniczną, dietę karniwora jakieś tam ponad 20 lat temu. Tak, niektórzy powiedzą, że teraz skoro dieta karniwora się stała popularna, to ja idę w drugą stronę. Nie, zawsze staram się iść w stronę mojego organizmu, wychodząc mu na spotkanie, zapewniając wszystkie składniki odżywcze tak, aby czuł się dobrze, jak najlepiej i aby czuł się odżywiony. To jest mój cel, zawsze będzie mój to cel i Ciebie również do tego zachęcam i czekam na komentarze, bo wiem, że komentarzy się pojawi dosyć sporo. Serdecznie Cię pozdrawiam. Najlepszego, trzymaj się, cześć i zapraszam już z tego miejsca na kolejną sesję Q&A, która odbędzie się w przyszłym tygodniu, gdzie od przyszłego tygodnia postaram się wyznaczyć dzień jako jeden dzień sesji Q&A, gdzie będę z teamem dostępny dla Was celem odpowiedzi na wszelkie trapiące Was pytania. Jeszcze raz najlepszego, pozdrawiam, trzymaj się, cześć.